Cześć, tu Jaromir, witam w kolejnym odcinku z gry Stellaris, gdzie gramy sobie nekrosferą i cóż, no i tak się zastanawiam, między odcinkami zrobiłem, przeprojektowałem trochę statki, mianowicie korwety wyposażyłem w torwety takie, żeby były bardziej torpedowce, żeby usłony niszczyć, niszczyciele point defense, czy obrona punktowa, tak jak były. Krążownik, ten taki torpedowiec, jest taki troszkę torpedowy, no, pociskowy, trochę myśliwców, może nie najlepszy, ale żeby była trochę taka różnorodność. Klasyczna, pozostałe, no to jest klasycznie w tym momencie dalekozasięgowa broń. Więc co? Więc możemy sobie puścić to w tym momencie do upgrade'u wszystko. 45, mam nadzieję, że nie spadną nam te. Nie spadną nam siła floty po tych moich upgrade'ach. Tym niemniej możemy jeszcze coś dobudować, tylko pytanie co? Jak mamy z tym wyposażeniem? Korwety bym w ogóle odłączył i trzymał gdzieś z boku na razie, aczkolwiek ja wiem, no niech będą. Torpedy protonowe, o! To już będzie można upgrade zrobić, czegoś tam. Nie wiem, co jeszcze moglibyśmy na szybko tutaj. Laboratoria fizyczne, kolejna obrona punktowa mogłaby się przydać czasem, ale to jest dość daleko do niej. Pancerz plus 20, to też fajnie. Dezintegratory, lasery, działka plazmowe. Lasery, emitery błyskawic. Dezintegratory, kurczę, no. Dobra, weźmy te wszystkie tutaj, poróbmy. Luminary narki plus 10, opancerzone torpedy. Nie wiem, czy nie powinienem teraz wziąć, które tu są torpedowce. Torpedy neutronowe. Torpedy Devastator będą lepsze. Ale one są chyba na... Tu są Devastator 3. Dobra, samo się upgrade'owało. Ten jest upgrade'owany, ten jest upgrade'owany. Nie, upgrade'uje się. To by była flota niszczycieli. Dwa Devastatory. 16 point defense. Devastatory PKDT. Trzeba by zrobić tak. Punkt zborny, a tych wyłączmy jako punkt zborny. I na regis dobudujmy tak trochę. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Co jeszcze ci mają mało? Korwet mają... Nie, korwet nie muszą mieć. To niszczycieli można by troszkę dorobić. Niszczycieli. Dorzucić im. 32 pancerniki. Krążowników mamy trochę mało tutaj, ale może będą. 28 pancerników, 16 krążowników. No, może jeszcze jakieś krążowniki na Wisie dobudować. Pewnie wyskoczymy powyżej limitu floty, ale trudno. Czy my coś gdzieś kolonizujemy, czy nie? Statek badawczy, statek badawczy. Nie, skolonizowaliśmy już to. Nie, kolonizuje się dopiero, ok. Trzeba będzie pamiętać o tym Pozuno, czy jak to się tam nazywa. A właśnie, dlaczego to robię? Dlatego, że warto byłoby tych gulków troszkę jakby tutaj... Limit marynarki, bardzo dobrze, to akurat się nam przyda. Laboratorium, tańsze żądania wojenne, to i tak nie zdążymy. Edykty, syfon energetyczny, nie, regenerująca się tkanka. Laboratorium weźmy. To drugie co było? Opancerzone torpedy. One się powinny automatycznie. Fortece moglibyśmy zrobić. Mogłaby się w sumie nam przydać. Albo giga działo byłoby lepsze. Punkty modyfikacji, pociski wirowe, rojowe, bla bla bla. Skrzydła myśliwców. Może będą szybciej skrzydła myśliwców. Trzeciego poziomu. O, na minusie jesteśmy. A czemuż to tak? Poprzednio byliśmy na dużym plusie, a teraz jesteśmy na dużym minusie. No to wydaje mi się, że...
Wydaje mi się, że musimy. Pewnie dlatego, żeśmy statki wybudowali. A i to będzie pewien problem. Bo musimy się znowu zająć upgrade'ami. Na szczęście mamy ich tu trochę. No właśnie. Mnóstwo zostało tutaj wyautowanych tych. Więc tak, tu w ogóle stwórz populację energy. Stwórz populację energy. Stwórz populację energy. To jest na razie puste. Co my tam mamy? Nie wiem, co to było. Emiter błyskawic, laser, hiperosłony. O, taką elektrownię musimy wziąć. Za dużo się tu szybko dzieje. Nie, chyba ten odcinek trzeba będzie przeznaczyć jednak na upgrade'y wszystkiego, co można. Kosmoport buduj. Construction complete. Bo możemy powiedzieć na minusie i to takim wielkim minusie. Może tak, ja sobie to zwolnię troszkę i teraz zastanówmy się. To jest co? Nekrosferatu z energii. Tu jest zwykły energy, zwykły nokrysferatus, a protch. A protch, na energetycznych już można zrobić energy. Ten jest zwykły, więc też dajmy energy. Media. Zwykły nekrosferatus, energy, media. No, jest jeszcze dużo tutaj do... anuluj. Nekrosferatus, energy. Dobra. Atlaba. No właśnie, sporo trzeba tutaj dobudować tych populacji. Na razie po dwa będę robił. Energy. Tu w ogóle można zrobić energy. Energy. Tu jest energy. Tu jest energy. Tu jest zwykły, to jeszcze możemy zrobić energy. W zasadzie na zapas też można jakiegoś energy zrobić. Arboretus. No właśnie. Energy. W ogóle byłoby fajnie jakby na naszych głównych planetach to zmienić. Stwórz populację energy. Na razie poróbmy trochę tych energy. Wiz. Wiz jest całe. Jurk. Construction complete. Tu mamy 15. Tu by się przydał nekrosferatu z energy. A czy nie da się zrobić tak? Projektant okrętów. Gatunki. Zastosuj szablon. Nekrosferatu z energy. On jest tylko taki jak ten, tylko ma plus 10% kredyty. Zastosuj szablon do Regisu na przykład. Regis. Gdzie jest Regis? Tu jest. 16 populacji. Situation log adjusted. O właśnie. Trochę się tak, że tak powiem, wspomożemy. Która z tych planet jeszcze jest taka wysoce energetyczna? Construction complete. Wiz. W kolejności będzie Wiz i Atlaba. Dobra, zobaczmy, co mamy tradycję. Skończyliśmy w końcu drzewko. I mamy kolejną korzyść z rozwoju. Co mamy tutaj? Szybkość terraformowania to nie. Galaktyczny limit marynarki to by było fajne.
Obrońca Galaktyki, uszkodzenia frakcją kryzysów końcowych. O, to też by się przydało. Na razie nie mamy co prawda. Zasięg granic to mniej, sobie podbijemy. Szkody załadane to też, ale to są bardzo specyficzne. Era syntetyczności. Punkty modyfikacji maszyn. Kość projektu specjalnego przyspieszenia gatunku. To jest ciekawe, ale nie wiem, czy tak naprawdę nie lepszy byłby galaktyczny pokaz siły. Wtedy nie będziemy musieli kolonizować, będziemy sobie mogli zrobić dużą, dużą flotę. No tyle oczywiście, ile udźwigniemy tutaj. O, już się poprawiło coś. A, limit. Może dlatego. Galaktyczny pokaz siły weźmy. Otóż właśnie to. Budynki nieaktywne. No wiem, że nieaktywne. Stwórz populację. Fast. 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 Ok. Floty są poulepszane, mam nadzieję. Tak, floty są poulepszane. Mamy dwie 60 i 57. W sumie na Regus ukończono modyfikację. Bardzo dobrze. Weźmy jeszcze. Albo moment, co tutaj mamy? Stanowisko techniczne. Przewody techniczne, utrzymanie, synchronizowany system, montażownia. Haribas. Jurk. Zróbmy tak na razie. Co tu mamy? 32. Krążowników by się troszkę przydało w sumie. Raz, dwa, trzy. Construction complete. Ej, nie tych. I nie tych. Trochę krążowników dobijemy. Tak, żeby mieć po 2 razy po 60 000. Modyfikacja gatunku. Ok, to następny był. Następny był. Wiz, zdaje się. Gatunek. Gatunek. Wiz. Nekrosferatus Energy. Zastosuj. Do Wisa. Gdzie jest Wiz? Najwyraźniej pod V. Situation log adjusted. To nam troszkę poprawi sytuację. No dobrze. Nie wiem, czy to między odcinkami nie robić, bo to jest strasznie nudne. Nie, tu się cały czas produkują, bo ja zwolniłem tempo. Okej. No i teraz jakby im wypowiedzieć tutaj tą wojnę. Zobaczmy, jak oni są. Mniejsza, poziom technologii większy. Okej. Oni są, bo sprawdziłem wcześniej, z Wulami i z tymi Diomarami w sojuszu. Znaczy, no. Ci są żałosna, równa naszej i żałosną limit mają. To oni powyżej w ogóle limitu siedzą. Z tego wynika. Myślę, że nie sprawią nam jakiegoś tutaj problemu. Legion. Główna nasza flota. Niech leci tutaj. Będziemy troszkę na minus coś tam, ale trudno. Pancernik. Special project complete. Pancernik. Może sobie tu lecieć i będzie te niszczył rzeczy. A druga flota. Diomarów może się tutaj zajmie Diomarami. Statek konstrukcyjny, ponieważ nie mamy zasięgu, znaczy mamy zasięg, ale w sumie można by tu jeszcze zrobić. Nie, mamy stację tunelu tutaj. Mamy stację tunelu. Mamy zasięg, spokojnie. Chociaż my w ogóle mamy teraz chyba inny napęd, więc to chyba nie ma problemu. No dobra, niech sobie lecą. Modyfikacja gatunku zakończona, to jeszcze bym coś zrobił. Naukowiec otrzymuje cechę umiejętności, to mnie nie interesuje. Plus 26. Kamtrin zmodyfikujmy. Gatunki. Zastosuj szablon.
sumie mogłem to od razu zrobić. Co tu się stało? Aha, mamy pustego. Necrosferatu z Energy. Ten jest zwykły. To go wymieniamy. I co? I każemy mu zbuduj elektrownię? A nie będzie elektrownia, bo na to będziemy zawsze narzekać. Możemy go nawet wymienić później. Bezrobocie kolejne. Necrosferatu z Energy. 8. Czy jest coś więcej? Ten jest Necrosferatu z Energy. Wymieńmy go. Ty idź sobie tu, zbuduj. Atlaba. Nie wiem, gdzie jest Atlaba. A weź sobie takie zbuduj tą. Budowa Regis z kolejką budowy. Budowa ukończona. Modyfikacja gatunku ukończona, budynek nieaktywny, dobra. Jesteś na, my na minus 170, to długo nie utrzymamy takiego czegoś, tempa. Pozuno, kosmoport, sieć baterii. Kolonizacyjnego nie chcę. Dolecieliśmy już tu, gdzie trzeba? Dolecieliśmy tu, gdzie trzeba. Jak tam nasze floty? 60, 60. Dwie 60-tki myślę, że są w stanie sobie spokojnie z nimi poradzić. Równe naszą mają w sumie, ale mają mniejszy limit. Ile mamy minut? 16. 16 minut. Plus 61, 12, 24 Tibakor. Czy na Tibakorze żeśmy zrobili już te energy? Nie. Tibakor pójdzie. Semadzi jest w ogóle na minusie. Atlaba jest modyfikowana teraz, zdaje się. Albo i nie. Ale. Tibakor, Atlaba, Media i Teja. Astore też w sumie. Tibakor, Atlaba, Atlaba. Obydwie medie, Tibakor, Teja. To zawsze powinno coś nam troszkę, ta modyfikacja pomóc. A, właśnie, chwila, moment. Jeszcze, żeby sobie przygotować floty desantowe. Na media mamy. Tu mamy jakąś flotę desantową. Poproszę go tutaj wziąć i flota desantowa niech leci na Jabet, druga też niech leci na Jabet, trzecia niech też leci na Jabet, na Astore możemy wziąć. Też leci na Jabet. I ty myślę, że tyle nam wystarczy. Póki co tego. No i co? Ujemny bilans. Budynek nieaktywny. 170. Czy jakby co? Jak mamy z sektorami? Planety, sektory. Jakby co to mamy skąd drenować tak naprawdę? Weźcie sobie tu, pobudujcie trochę, bo tu macie mało. Okej. Teraz tak, co sobie zażyczymy? To nie. Medgar na pewno, Brakme.
to w ogóle nie wiem, co to jest. To jest jakiś semakru i może kowala. Nie będziemy za dużo brać, po 3-4 planety myślę. A w następnym etapie będziemy podbijać dalej. Mam nadzieję, że w ogóle tutaj dolecimy. Momencik, zobaczmy. Zamyka granicę. No to oprócz tego, że wszyscy zamykają granicę, ale jakbym się uparł lecieć. No nie, wszyscy pozamykali nam granicę. No to lipa. 10 miesięcy, ok. No to słuchajcie, ziomale. Potrzebujemy kilku waszych planet. I potrzebujemy tak. Medgar. Medgar. To będzie raz. Brakma. Brakma. Co tu jeszcze można by wziąć? Na razie jesteśmy koszt wyniku 25. To jest mało. Tak strategicznie patrząc. Kowal. Tu są dwie planety. Na kowalu. Tu już mamy 4. I czy coś jeszcze potrzebujemy? 45. Gulkan Turuk. Gulkan Turuk i Dradim. Dradim. Tam są dwie planety. 73. Jest to trochę dużo, ale cóż. Ale będziemy mieć jasne cele. W zasadzie wtedy uzyskamy ten fragment sobie i ten. Diplomatic alert. Dzień dobry. Tu lecimy, tu. Legion. Niszczysz to. No i dobra, zobaczmy, co oni tu mają. Być może jedna nasza 60 nie wystarczy. Dobra, zobaczmy. Stop. Unit K1 dowódcy udawają przetworzenie zwiększonej ilości danych podczas starcia okrętu ISS Razor 6 w układzie Medgar. Obiecujący oficer. Nowy admirał. Admirał? Wow. O, taki kurde sprytny. 2. Szybkostrzelność 6%. Ten dowodzi trzecim legionem. Szybkostrzelność 12, 21, 21. No nie wiem, co z tym admirałem będę robił. Już wiem, co będę robił z tym admirałem. Z tym admirałem będę robił tak. Gdzie mamy tutaj ten legion. Wyłączmy punkt zborny i zróbmy punkt zborny, gdzie by nam się przydał punkt zborny. Na Jabetch. Jabetch. Jabetch jest w ogóle w sektorze, to jest głupi punkt zborny. Na Tei. Teja, kosmoport, co my tu mamy? Obserwatorium, stanowisko, płocze wody. Montażownia. Tak, na tej możemy tutaj zrobić. Punkt zborny ustawić. I Regis. Robimy tak. Dwa pancerniki. Krążownik. Cztery krążowniki. Na Jurgu. 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10 niszczycieli. Na Tibakorze 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, na 3, na 4, na 5, na 6, na 7, na 8, na 9, na 2. Na Rygisie jeszcze możemy dobudować
jeszcze jeden pancernik na Haribasie, jeszcze jeden krążownik. To będzie flota dla naszego nowego dowódcy, który tam awansował. Dobra, co tu się dzieje? W zasadzie dzieje się to, że... Dzieje się to... Że możemy to już wszystko podbijać. Myślę, że na Medgar, flota desantowa, proszę mi tu przywodzić jakąś dowódcę. Generał jeden, mamy tylko jednego generała? Mało coś mamy generałów. Flota desantowa leci sobie tam. Druga duża flota desantowa leci na Jabetch. Dobra. Te dopiero lecą. Gdzie jest ten nasz pancernik? Taki jakiś duży. Ten. Leci. A dobra, bo oni zanim się zbierze, to trochę czasu upłynie. No dobra, zobaczmy co tu przyleci do nas. A właśnie, jeszcze z ciekawości trochę zatrzymam, co oni tu mieli. Kosmoport. No w zasadzie statystyki walki flot. Budowa. Medgar. Musimy pilnować się, bo może jakaś 60 czy setka nawet na nas wskoczyć. Nie byłoby to dobrze. Poza tym musimy szybko to podbić. Ło, 60 leci. 60, tu mamy 62, więc wy, jakbyście, o kurczę, tutaj dołączyli, tu macie jeden skok, wy jesteście może w stanie wskoczyć też tutaj. Tak, jesteście w stanie, wydaje mi się. Gdzie oni są? A, to tamci. Co tu mamy? 61, 23, 35. No trochę tych flot mają. Atakuje trzeci legion. I atakuje pierwszy legion. Trzeci legion, czyli tych atakują. Okej. Leci do Kadoturym 13 dni. Będziemy mieć 60, 60, 120 tysięcy przeciwko 35. No mniej więcej podobnej flocie, kurczę. Zebrali się dość szybko. Więc musimy bardzo ostrożnie manewrować. Dwa dni. Dobra, wy coś tu atakujecie. Nie atakujcie tego. Uciekajcie stąd. Dobra, tutaj lecieć mi. Jak się to rozwija sytuacja? Śledzi cel pierwszy legion. Atakuje cel pierwszy legion. Czyli oni wszyscy do nas lecą. Pytanie, ci są tutaj, to ich tu nie dorwiemy za bardzo. Tu jest flota w ogóle desantowa, 23-61. Najlepiej jakby nierównomiernie przylecieli, ale nie wiem, czy mamy taki luksus. No, moglibyśmy ich wciągać tutaj gdzieś do siebie i czekać, aż się rozdzielą. To też jest jakby strategia dobra. Chodzi o to, żeby zminimalizować straty. Ale nic, będziemy się na tym zastanawiać już w następnym odcinku, a na razie dziękuję za obejrzenie tego odcinka, dziękuję za polubienia, komentarze i zapraszam do następnych odcinków. Cześć!